Zaskoczyliśmy trzecią kolejkę, najwcześniej stopniło jasno proszę. Na boisku jeden, kto wiadro w błękitni, modelnica. I tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o zakończenie, to może być świetną okazję miał Mosiu, bo miał ostatecznie będzie rzut rożny dla tej drużyny. Tak jak mówiliśmy w przypadku Srebry jednej ligi, tak i mówimy tutaj, że słowem kojarzącym się z Kuźnią Mistrzów jest od kilku edycji, od początku właściwie jest nieprzewidywalność. Tutaj często dzieją się rzeczy niesamowite, które są nielogiczne, jeśli chodzi o matematykę. No i zobaczymy, czy dzisiaj będzie podobnie, czy dzisiaj faworyt zwycięzca właściwie będzie niespodziewany, czy wygrają faworyci. Już teraz mieliśmy kilka niespodzianek, a to dopiero dwie kolejki za nami. Jeszcze przed nami dużo, dużo meczów. Za chwilę zaczniemy na boisku 3, tam hit kolejki Akademia Mistrzów Kujaków, a UMKS Olimpik Kujaków zaś na boisku 1 przed chwilą, przed okazją Błękitni Modlnica, ostatecznie z rzutu rożnego. Jak jest taka sytuacja rzut rożny, to dla Błękitni nie wyszło. Igor, brawo, kopij do tyłu. Kasper, Już się zaczął mecz również na boisku 3, Akademia Mistrzów Kujakowia, UMKS Olimpik Kujaków, Olimpik, są bez punktów, Kujakowia bez porażki. Zobaczymy, jak zakończy się to, a jest to ciekawe spotkanie. Dla Olimpiku, ale skutecznie podjęli Kujakowie. Mecz Kujakowi z Kujakusem. Nowa tutaj jakby przebiegał w taki sposób, że Kujakus kontrolował, by ja miał więcej, jak to się mówi, zbyt, ale to Kujakowa wykładła skrzydło z ataki, z tego jeden okazał się skuteczny. Kopi, pomóż! Nakładka, hej! Hej, sędzio! Mamy na boisku jeden rzut wolny dla Błękitnych, strzelenie piłki, ale skutecznie w obronie Obrońca Gdewis. Dobrze, dobrze, pomóż, dobrze Szyszka. Dobra, poluję jeszcze. Na tak, ja jeszcze punkty w złotej lidze. Jeszcze, jeszcze masz, brawo! Dobrze! Zabieraj! Zabieraj! Ale zobaczymy, czy to się uda. Dobrze. Krzyszka, chodź! Tempo jest tutaj na pół. Nas zaskakuje bardzo pozytywnie. Tempo jest 3! Niesamowite! A teraz na boisku 2! Tam się przenosimy. Gol Kujakus! Nowa huta! Ważny gol Kujakusa, który na pewno też spogląda. Piątek wykonany na to. Co się dzieje na boisku? 1 i 3. Wróć, wróć Kacper! Brawo! Kopi, wracaj!
I zobaczmy, czy tu jakąś nowa piłka pójdzie za trzecie. Kopi, nie tak wysoko, kopi, nie tak wysoko. Trzeba blisko tam. Zobaczymy, czy jakaś nowa piłka pójdzie za trzecie. Podwyższyć prowadzenie, ale na tą chwilę pasuje Bożna przed świetną szansą. Co z tego wyniknie skutecznie w obronie obrońca Kujakusa. Blisko, ale ośrodek, kurczę. Juroś nasza! Patrzymy też na to, co się dzieje na boisku 3. Tam, gdzie Jakowia wyjadł z Olimpiki. Póki co nie patrzy, by Janko Olimpiki. Dzieje się niesamowite emocje. Każda kolejka, każdy gol zmienia nam bardzo dużo. Uważam, że będzie gol na Kujakusa na boisku. Dwa uderzenie zablokowane, ale jeszcze Kujakus ma piłkę. Dośrodkowanie, uderzenie. Piękna akcja. Piękna akcja. Uderzenie niebiesko-żółtów. I gol. Daj, Kujakus na Lakuta. Tak jak tutaj już mówiłem właśnie, każdy gol wiele nam dodaje, wiele zmienia też, jeśli chodzi o układ tabeli i walkę o tytuł mistrza, później mistrzów. Igor, krótko. Pokaż się Mati. Jest Mati. Ciężko oderwać od tego, co dzieje się na tych trzech boiskach w ramach trzeciej kolejki, ale też warto to wspomnieć, co przed nami w ramach trwania tej kolejki, która już za kilkanaście minut. W tej kolejce na boisku 1 Gdowiak 2 zagrywa z Mosty 1 Bochnia. Wczoraj mieliśmy to spotkanie, górą była Gdowia. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na boisku 2 Akademia Mistrzów. Brawo! Ty Igor! Jerry, zabieraj! Przedostatnia zapowiada się na wyjazdzie niezwykle interesująco. Słyszymy brawa z wysokości trybun, słyszymy te krzyki radości na cześć Kujakusa. Nowa Huta cały czas tutaj na tych trzech boiskach dzieje się. Widzimy przewagę Kujakusa na boisku 2, chociaż Bochnia też wyrobuje w końcu ataku, zaskoczyć rywali. Na boisku 3 przed nową okazją na strzelenie gola Kujakowia. Na boisku 2 cały czas Kujakus blisko gola, ale skutecznie w obronie wyrożna z Bochni. To
weźmiesz za kartka przodka. Kopi pójdzie do przodu, pójdzie do środka, Mati do góry. Do piłki, a nie wsie! Okej? Kacper, chodź. Kopi, do środka, Mati, do przodu. Szyszka, to na lewo. Nawyszku 1, Jasiek! Bo Janko Wojewicz, bo to jasne dla błękitnej głowiska. A błękitnej cieszyliby się. To ja na cenę. Mati, co ty tu robisz? Grasz z przodu. Kopi, ty grasz w środku teraz. Cały czas też zachęcamy do korzystania z naszego sklepiku. Kiełbaski, kawa, jebaty, napoje zimne. Również inne. Wojtek, nie stój przy obronie. Krycie, Jerry. Wiemy, że na pewno smacznie będzie. Dobrze, zabieraj. Chyba, że nie mamy zmian więcej. Nie mamy, no. Widać, że trzeba grać tym się. Co jest? Jeszcze przydałoby się trzech. Znaczy to skosowy tak jak i wczoraj, tak i dzisiaj. Tam ostatnio się spisują. Dobrze, jeszcze. Igor, super. Pomóż. Zabieraj. Na pewno tak więc. Warto to wierzyć w to, że doping i kibicowanie faktycznie napędza i pomaga drużynom, którym się właśnie kibicuje. A więc zachęcamy. Oklaski. Wspieranie, wiele radości, to wszystko u nas mile widziane. Jerry, chodź. Halo, Kuper, to gdzie się musicie pogadać? Tam i z tyłu! Halo, wszystko sobie tutaj. Duri do przodu, Duri. Jest Duri jest. Stefan, Duri jego już, graj. Cały czas czekamy na gola na boisku. Jeden, gdzie Krowia gra z Błękitami. Błękitnica i Krzyszka. Gdzie Krzycha? Dobrze, zabieraj, do przodu. Janko może chwilę z Grożem przegolić, ale zwycięstwa na swoją korzyść. Teraz szansa przed Janki Dymi, czy to będzie ta akcja? Skutecznie podjanie zawodnik Gowi z numerem trzecim. Ale chyba uprzejmie piał tutaj przy stałeczu, na pewno uprzejmie piał przy stałeczu zawodnik Gowi.
Igor, wejdź tam do przodu. Gaz! Węchytnik przed szansą było wyjaśnione uderzenie z dystansu. Na to jednak. Jak tam? Jest okej? Na boisku 1 znawia by Janka Żgdowi od Janki. Na boisku 2 życie jasne dla Kujakusa Nowa Huta. Na boisku 2 Na boisku 3 kąty i atak Olimpiku Kryjaków, ale już nie są w przewadze liczebnej. Wrócili zawodnicy Kryjaków i mimo wszystko szansa dla Olimpików. Uderzenie głową zawodnika z numerem 7. On jest niebezpieczny. Stefan, czekaj! Ale czujnie to Jankarz Kryjaków. Błękitnik, Modulnica. Na boisku 1, na boisku 2, rzut wolny dla Wasilu. Na boisku 1 dla Błękitnych. Uderzenie! Nie ma gola na boisku 1, na boisku 2 natomiast... Wow! Piękne uderzenie! Piłka odbija się od poprzeczki. Odbija się również od ziemi, ale decyzja sędziego odmiana gola. Zadziałało Goal Line Technology. Ale było blisko, a Bochnia cieszyłaby się z gola. Na bardzo wyrównane tutaj są spotkania. Nie ma meczów. Czuję, że jedna drużyna wygrywa. Pięcia! Brawo, Kofi! Modulnica, którzy jakby wracają do gry o podium, a może zwycięstwo w złotej lidze i o tytuł mistrza, później mistrzów. Niesamowite! Ну куда, судья? Ну не дает мур поставить. Na boisku 3 szansa dla Olimpijskiej Kujaków, bo oni są
niesamowici kontratakami są zabójcze, skuteczne i znowu ten gladiator, znowu ten joker, ten zawodnik z numerem 7, różny UMKS Olimpik Kujaków. Warto na niego zwrócić uwagę, warto na niego uważać, bo jest niebezpieczny dla rywali. I znowu 3 lagera w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Końcówka trzeciej kolejki, końcówka to jest Marek Zobia, jeszcze żyje nadziejami na wyrównanie, świetna akcja indywidualna, kapitana do drużyny błękitni. To błękitnych Modlinica, którego jest groźnie, czy będzie gol? Nie ma wyjątki, ale jeszcze nie koniec akcji, ta akcja jeszcze nie jest zakończona. Strzał na bramkę! Jeszcze błękitni Modlinica, strzał za skoczka! Interwencja Blanka Żagdowi, który przedłuża nadzieję wydarzenia z Gdowa tutaj na korzystny wynik. Remis, który na pewno będzie jak zwycięstwo dla Gdowi, która walczy tutaj. To czy bardzo wyrównany pojedynek z błękitnymi. Pan sędzia, czas! Czas że. Ale teraz Mosier i Bochniak na tarczy, sam na sam zbyt, że jest gol! Mosier i Bochniak!